serdecznie bardzo dziękuję za zorganizowanie konferencji prasowej przez pana prezesa. Tak jak tutaj pan prezes wspomniał, właśnie w piątek 27 listopada w godzinach wieczornych uchwaliliśmy bardzo ważną ustawę, która zabezpiecza w perspektywie najbliższych 7 lat od 2021 roku do 2027 roku środki finansowe dla naszych tutaj perełek regionalnych na tej ziemi Małopolski Wschodniej, czyli kopalni soli w Bochni, kopalni soli w Wieliczce. W tych trudnych czasach pandemii i walki polskiego rządu z panem premierem Mateuszem na czele z tymi wszystkimi niedogodnościami, które przeżywamy od marca bieżącego roku, chcieliśmy pokazać, że polski rząd oprócz tej walki z tym trudnym czasem pandemii również pamięta o tych inwestycjach, o tych instytucjach, które na tą opiekę zasługują. I biorąc pod uwagę ta ustawa, która została uchwalona właśnie w piątek, zapewnia w najbliższych 7 latach dla kopalni soli tutaj w Bochni co najmniej 173 miliony złotych. One są zabezpieczone. Oczywiście one będą związane z harmonogramem prac, które tutaj kierownictwo kopalni soli w Bochni będzie deklarowało co roku. Ale biorąc pod uwagę również ten kryzys, który kopalnia soli w Bochni przeżywa jako trasę turystyczną, jako wspaniały zabytek kultury wpisany na listę UNESCO, to również będziemy w dalszym ciągu się starać i tutaj jesteśmy właśnie po rozmowach z panem prezesem, że w tej chwili kopalnia soli z punktu widzenia obsługi turystycznej, braku turystów, którzy przynoszą i przynosili środki finansowe na bieżącą działalność, również będziemy zabiegać w rządzie u pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby właśnie w tym trudnym czasie również kopalnia soli tutaj w Bochni pozyskiwała dodatkowe środki, aby zminimalizować te straty, które wynikają z tego trudnego czasu. Także myślę, że te środki z pewnością po pierwsze zabezpieczą te roboty i te zadania inwestycyjne, które zabezpieczają te pokopalniane wyrobiska, ale przede wszystkim również zabezpieczą bezpieczeństwo tutaj Bochni, o którym przypuszczam, że zaraz pan prezes wspomni, bo to nie tylko i wyłącznie sam element zabezpieczenia kopalni, ale również tej tutaj miejscowości miasta Bochnia, gdzie ta kopalnia tutaj jest zlokalizowana. Także jeśli będzie jakaś, będą pytania, to służę odpowiedzią. Jeszcze jedno na zakończenie, szanowni państwo, bo również są z nami samorządowcy i my tutaj z panem ministrem, profesorem Włodzimierzem Bernackim, senatorem jednocześnie Rzeczypospolitej Polskiej, w dalszym ciągu deklarujemy chęć współpracy i zainteresowania, żeby tutaj właśnie ta ziemia bocheńska, region bocheński pozyskiwali w tych trudnych, niecodziennych czasach, żebyśmy przede wszystkim wspierali samorządy. Wiemy doskonale, że w tej chwili trwa procedowanie weryfikacji wniosków Funduszu Inwestycji Samorządowych. Miejmy nadzieję, że na ziemię bocheńską, dzięki staraniom również samorządowców, czy radnych sejmiku województwa małopolskiego, czy radnych powiatu, że też deklarujemy tutaj chęć współpracy. I jeszcze jedna rzecz na zakończenie mojego wystąpienia. Chciałbym zaapelować do opozycji, tej totalnej, gdzie szczególnie do opozycji, do parlamentarzystów tutaj z naszego regionu Małopolski, aby nie przeszkadzali. Od 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy czyni wszelkie starania, żeby nadrobić te straty, pozyskać jak największe środki finansowe i żeby wspierać tutaj działalność samorządów, regionów borykających się z różnymi problemami. Mamy skandaliczną, można powiedzieć, skandaliczne wystąpienie marszałka Senatu. Tu pan senator może jeszcze ewentualnie poprawić i uzupełnić tą moją wypowiedź. Nie może tak być, szanowni państwo, że polski rząd zabiega o jak najlepsze środki finansowe w perspektywie najbliższego budżetu unijnego dla państwa polskiego, a izba tak zwana wyższa próbuje to torpedować i opozycja totalna jakby wbrew działaniom rządu na szkodę państwa polskiego występuje. Dlatego apelujemy również do
opozycji, szczególnie tutaj z naszego regionu Małopolski, województwa małopolskiego, żeby odpuścili i żeby wspierali działalność rządu w tych bardzo ważnych dniach dla naszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla polskiej racji stanu. To jest taka rozmowa prosto, przedstawienie się w imieniu. Poseł Wiesław Krajewski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 15 Tarnów. Panie pośle, z czego wynikała ta korekta, z czego wynikała korekta w Sejmie? Wcześniej była kwota nieco większa w projekcie tej ustawy. 173 miliony zostało, wcześniej było 184. Z czego ta korekta wynikała? No pewnie z bieżących kwestii. No wiemy doskonale, że budżet państwa nie jest, można powiedzieć kolokwialnie, z gumy i tak pomimo tych trudnych w tej chwili, które budżet państwa przeżywa, jednocześnie zapewniając wiele potrzeb inwestycyjnych, ale również wiele kwot, które rekompensują straty wynikające z tej działalności. I być może z tego powodu, żeby spiąć budżet w tej perspektywie 7 lat, ale tutaj tak jak wspomniałem, będziemy w dalszym ciągu zabiegać. Zresztą wystąpienie moje z mównicy sejmowej właśnie w piątek 27 w kierunku pana wiceministra Artura Sobonia, znając jakby pewne problemy, które wynikają z bieżącej kwestii budżetowej, żeby w tych warunkach, jakie się znajduje państwo, nie tylko państwo polskie, żeby te środki finansowe kiedyś w przyszłości również pamiętano o tym, żeby ewentualnie zwiększyć. Natomiast jakby zamknięcie tego tematu finansowego. To jest w tej chwili minimalna kwota, która została wskazana, pewna kwota, która trafi do kopalni sobie w boku. Natomiast myślę, że jeszcze wiele lat przed nami i będziemy czynić starania, żeby tutaj pana prezesa, jak i wszystkich tu pracowników pracujących w kopalni soli w Bochni zrealizować te potrzeby, które wynikają z bieżącej kwestii tutaj zarządzania. Tutaj bardzo chcę dodać, że do tej pory kwoty dofinansowania rocznego celowały wokół parunastu milionów. W tym momencie, patrząc tak też z grubnie, to wychodzi około 25 milionów na rok. Na pewno pozwoli to zrealizować prace, które do tej pory z racji oszczędności i braku środków nie mogły być zrealizowane. Przede wszystkim jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy, które najbardziej wymagają wkładu finansowego, jest to stacja osuszania. Jak wiemy, słodka woda bardzo degraduje tą kopalnię naszą, stąd mamy nadzieję, że przy pomocy tych zwiększonych środków uda nam się w tym kierunku coś zrobić, bo jest to bardzo istotna rzecz ze względu na bezpieczeństwo oraz kopalni i drugie na niszczenie zabytków, z których nasza kopalnia słynie. Nawiązując do wcześniejszego pytania, dotyczącego kwot. Szanowni Państwo, pamiętajmy i miejmy na uwadze to, że od czasów tego momentu, w którym Zjednoczona Prawica objęła rządy, od tego czasu ta ilość środków nakładów zarówno na funkcjonowanie kopalni, jak i również samorządów. Poszczególnych samorządów, również samorządu gminnego, nakłady stale wzrastają. Proszę mieć na uwadze te wszystkie wnioski, które już zostały pozytywnie rozpatrzone, ale i te wnioski, które w najbliższym czasie zostaną już wyniki tych wnioskowań ogłoszone. Mam nadzieję, bo wszyscy jako parlamentarzyści czyniliśmy, że te środki trafią z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Na teren Bochni, Bochniężczyzny, ale całej Małopolski. To miejmy na uwadze, pamiętajmy o tym. Jeśli chodzi o to wszystko, co związane jest z pandemią, też nie zapominajmy, że funkcjonujemy w trybie nadzwyczajnym i jest to związane nie tylko z sytuacją w Bochni, Bochniężczyźnie, Małopolsce, w Polsce, ale również i w całej Europie. Cała nasza cywilizacja została dotknięta zjawiskiem, którego efekty są efektami tak naprawdę w perspektywie najbliższych lat nieprzewidywalne. To jest sytuacja zupełnie nowa. Ten kryzys 2020 roku jest zupełnie inny niż ten z 2009, niż ten z roku 2008. Środki finansowe, jak Państwo mają świadomość, tego kierowane są teraz bezpośrednio
Zatem kiedy zastanawiamy się nad pomocą, to tylko jak, nad tym, jak rozdzielić te środki, aby wszystko to działo się według zasady sprawiedliwości społecznej, aby rzeczywiście pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują w sposób najsilniejszy, najmocniejszy. A więc to wsparcie. Jeśli chodzi o Senat, w tym tygodniu Senat zbiera się na posiedzeniu, które jest dokończeniem posiedzenia ubiegłotygodniowego. W tamtym tygodniu Senat zamiast rzeczywiście podjąć debaty nad rzeczami najistotniejszymi i najważniejszymi dla Polaków i dla Rzeczypospolitej, deliberował na tematy czysto polityczne. Stąd posiedzenie przesunęło się i przedłużyło się na obecny tydzień. Zapewne ta ustawa, o której pan poseł wspominał, będzie rozpatrywana dopiero na posiedzeniu w połowie grudnia, więc ta indolencja i ta niemoc Senatu jest w tym wypadku porażająca. Więc dyskutuje się o kwestiach wtórnych, mniej istotnych, zamiast dyskutować o rzeczach najważniejszych. Ale mam nadzieję tutaj i wierzę głęboko, że senatorowie z Małopolski zagłosują tak, aby w tej ustawie jak najmniej zamętów uczynić, żeby rzeczywiście te środki, które są przewidziane, zostały przekazane zarówno Bochum, jak i również Wieliczce. I na koniec, Szanowni Państwo, uwaga zasadnicza, bo wprost tego nie powiedzieliśmy, ale to trzeba mówić o tym głośno. Jeśli chodzi o te środki finansowe, one są dedykowane dla mieszkańców Małopolski, dla obywateli Rzeczypospolitej, dla samorządu i w żadnym momencie, w żadnym punkcie nie rozstrzyga się w ten oto sposób, abyśmy przyznawali środki samorządowcom, którzy w jakiś sposób związani są z Zjednoczoną Prawicą. Po ostatnim moim spotkaniu ze starostą powiatu bobieńskiego pojawiły się jakieś takie dziwaczne komentarze. Otóż, Szanowni Państwo, to, co nas różni od polityków innych ugrupowań, to jest to, że dyskutujemy z przedstawicielami wszystkich środowisk politycznych, ale również środowisk samorządowych. Dla nas w tej trudnej sytuacji kolor legitymacji partyjnej czy kolor sztandaru partyjnego jest zupełnie nieistotny. Dla nas ważne jest to, co najważniejsze jest dla mieszkańców Małopolskich. Bez względu, jeszcze raz powtarzam, na barwy pomagamy, chcemy, żeby rzeczywiście ten trudny czas przejść w sposób jak najmniej dokuczliwy dla przede wszystkim mieszkańców. Szanowni Państwo, tak jak Pan Minister wspomniał i Pan Poseł, za co dziękuję, wsparcie tej arcyważnej inwestycji, jaką jest budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni, jest niezwykle istotna, ponieważ to jest inwestycja, która ma dbać o zdrowie i też życie mieszkańców Bochni, całego powiatu bobieńskiego, ale nie tylko. Ważne jest, aby zaznaczyć, że ta inwestycja, o którą się teraz nasi parlamentarzy starają, aby znaleźć fundusze na realizację tej inwestycji, ponieważ wiadomo, że sam powiat nie udźwignie tak dużej inwestycji, która będzie kosztować około mniej więcej 20 lub nawet więcej milionów złotych. Abyśmy mogli stanąć w tym momencie i powiedzieć, szukamy pieniędzy, to musiało się coś zadziać wcześniej, a mianowicie z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości z poprzedniej kadencji w powiecie bochnińskim wyszła inicjatywa budowania właśnie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni. Wtedy ruszył właśnie temat znalezienia miejsca, które znaleźliśmy, pozwolenie na budowę projektu i to wszystko zostało razem skonsumowane w ten sposób, że dzisiaj, mając środki finansowe, możemy rozpocząć inwestycje. Dlatego to jest jakby dalsza część tej dobrej współpracy z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i wcześniej, i dzisiaj. Dlatego liczymy bardzo na znalezienie środków finansowych w tych jakże trudnych czasach na tą arcyważną, podkreślić jeszcze raz, inwestycje. Za co dziękuję i oczywiście trzymam kciuki, a sam oczywiście dołożę wszelkich starań, aby to było jak najszybciej, ponieważ wszyscy mieszkańcy powiatu bochnińskiego, miasta Bochnia, jak i całego województwa małopolskiego na taką inwestycję czekamy. Dziękuję. Mariusz Zając, radny powiatu bochnińskiego. Dziękuję.
Państwo, ja bardzo się cieszę, że te działania podejmowane przez naszych parlamentarzystów na szczycie centralnym są spójne z tym, co podejmuje samorząd województwa polskiego. Przypomnę, że w ostatnich latach Łotnia korzysta z bardzo dużego dofinansowania i jest obecnie realizowana rewitalizacja centrum miasta w Łotni, rynku i okolicznych tutaj uliczek. Te działania, które podjął Sejm, mam nadzieję, że pozwolą komfortowo realizować ten zakres prac przewidziany w kopalni i też kopalnia i miasto być może w najbliższych latach skupi swoje wysiłki na tym, aby tak przenośnie mówiąc kopalnia wróciła do miasta, żeby ten ruch turystyczny, który w kopalni ma miejsce, żeby turyści również mogli korzystać z nadrzędnego centrum w Łotni, chętnie zaglądać do naszej bazyliki, do okolicznej restauracji i kawiarni. Bardzo dziękuję za to parlamentarzystom. Ja chciałem Państwa też zapewnić, że nie chciałbym się zapraszać, ale w najbliższym czasie w samorządzie wojewódzkim podejmowane są intensywne działania k temu, żeby niedługo już rozpocząć tak oczekiwane przez mieszkańców, ale również turystów przyjeżdżających przez Łotnię inwestycje związane z drugim etapem łącznika autostradowego. Co więcej, podejmowane już będą od najbliższego roku również działania związane z budową trzeciego łącznika, który wyprowadzi drogę wojewódzką 965 poza miasto Łotnię i tym samym zostanie tutaj udrożniony ruch w samym centrum naszego miasta. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że to co tutaj Pan poseł mówił, my też staramy się pozyskiwać środki nie tylko bezpośrednio z dotacji. Niedawno podczas rewitalizacji rynku prowadzone były prace uszczelniające nowo odkrytego podczas odnowy rynku Szybu Wielki, tak w skrócie go nazywamy. Prawie 1 000 000 złotych pozyskaliśmy jako kopalnia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także staramy się poza tymi pieniędzmi, które jak gdyby są one dedykowane dla kopalni, pozyskiwać środki z różnych innych źródeł. Wiadomo, jak są ciężkie czasy i jak to ma duże znaczenie. A tak jak już wcześniej powiedziałem, to bezpieczeństwo wodne, to zagrożenie słodkiej wody dla kopalni w tym momencie jest bardzo duże i w tym kierunku są nasze główne siły skierowane. Także to wszystko. Bardzo jeszcze raz dziękuję tutaj panom parlamentarzystom, panom swą radnym i jesteśmy już gotowi, jak są jakieś pytania, to myślę, że może.